zwycięstwo w finale. Mówi się, że sezon zaczyna się na nowo w playoffach. Dla was też się zaczął. W każdym meczu grałyście coraz lepiej i ten finał to był taki mecz walki z jednej i drugiej strony, co po tobie bardzo dobrze widać, nos mocno ucierpiał. Zgadzam się z twoimi słowami, że jakby sezon zaczyna się od playoffów. Z każdego meczu wyciągnęłyśmy wnioski. Również no nie mamy co się oszukiwać, wygrałyśmy rundę zasadniczą, przegrałyśmy jeden mecz w przeciągu całego sezonu zasadniczego, więc robiłyśmy krok po kroczku jakiś postęp. Co mogę powiedzieć? Jestem bardzo dumna z mojego zespołu, pokazał wielki charakter. Tutaj mecz, myślę, że mecz finałowy mógł się podobać, pomimo tego, że to był mecz walki, ale to była jakby taka kwintesencja koszkówki. Kto zrobił mniej błędów, ten wygrał. Który moment tej rywalizacji finałowej z MKS-em Pruszków był dla was najtrudniejszy? Czy ten mecz w Warszawie, gdzie prowadziłyście, Pruszków doszedł? Czy tutaj tak samo? Też był taki scenariusz, że prowadziłyście wysoko i zaczął Pruszków łapać kontakt z 5 punktów i mogło się różnie skończyć. Oba momenty były takimi momentami kryzysowymi, tylko ja też od początku dziewczynom powtarzałam. Nieważne, co się będzie działo. Możemy przegrywać 10, po prostu mamy krok po kroczku zapominać o tym, co było w przeszłości. I każda akcja może nam przynieść jakąś korzyść. I tak samo jak było w tym meczu pierwszym u nas, to doszły nas dziewczyny, ale zachowałyśmy koncentrację do końca. Jeżeli chodzi o ten mecz, bardzo się obawiałyśmy, to nie jest nasza sala, to nie są zupełnie inne kosze niż u nas. Natomiast, tak jak mówię, podchodzimy do każdego meczu jako walczaki, ale też pokornie, więc byłyśmy mocno skupione na tym, żeby dzisiaj skończyć ten mecz, bo nie wiadomo, co by było, jakbyśmy wrócili do siebie. W którym momencie tego spotkania uwierzyłaś, że zwycięstwo w Pruszkowie już jest wasze? Po tym rzucie Karoliny Olszewskiej za 3 punkty, czy dopiero później? Tak, myślę, że moment, kiedy Karolina rzuciła tą trójkę, był już taki, że stałam, miałam gęsią skórkę na całym ciele i cieszyłam się razem z moim zespołem. Co było w perspektywie całego swojego sezonu 2020-2021 dla ciebie jako MVP też grupy A najtrudniejsze? Brak kibiców, COVID, który też was w zespole dotknął tuż przed playoffami, potem playoffy miałyście też takie szarpane, więc ty wszystko musiałyście nadrabiać. Powiem tak, najbardziej bolesne było to, że grałyśmy bez kibiców. Pomimo tego, że nasi kibice dawali nam na każdym meczu wsparcie, czy to grałyśmy w Trójmieście, to przyjechali i stali przed oknami, czy to u nas na każdym meczu, nawet jak była zima wielka, to stali, były radce i nas wspierali. Natomiast no, to było najbardziej odczuwalne, a jeżeli chodzi o COVID, to myślę, że to nas zahartowało. Pokazało, że z każdej sytuacji potrafimy wyjść zwycięsko. Czy ty osobiście komuś za ten sezon 2020-2021 jesteś bardzo wdzięczna? Całemu mojemu zespołowi, ale nasza pani kapitan pokazała, co to znaczy mieć charakter, waleczność. I nie wiem, nie grała jednego meczu i ten przegrałyśmy. Prezes SKK Polonia Warszawa Łukasz Tusiński ze złotym medalem za zwycięstwo w pierwszej lidze kobiet na szyi. Duże emocje w tej rywalizacji finałowej. Bardzo wyrównane mecze i takie detale, niuanse decydowały o zwycięstwie. Bardzo dużo. Wybacz Adam, ja nie będę w stanie przeanalizować taktycznie tego wszystkiego, dlatego że ja się nie spodziewałem, że mój organizm tak zareaguje na to, co się stało. Emocje naprawdę były niesamowite i przede wszystkim mierzyliśmy się z bardzo silnym przeciwnikiem. To były, wbrew pozorom, mimo dzisiaj wysokiego wyniku, to bardzo ostre, wyrównane mecze na styku, także no tym większa satysfakcja. Mamy ekstraklasę w Warszawie. Jesteśmy jedynym klubem kobiecym, który zagra, prawdopodobnie, bo tam jeszcze w piłce ręcznej coś się dzieje, ale no, który już teraz ma prawo do gry w ekstraklasie. Poprzedni sezon był dla was taki niedokończony, bo też mieliście grać z MKS-em Pruszków. Wiem, że na to bardzo czekaliście. Sprawy i przerwanie sezonu przez COVID sprawiło, że raz, że nie rozegraliście tej rywalizacji, sami jako klub też mieliście problemy, więc chyba też przystępując do tego też z taką dużą niepewnością. No absolutnie, no, sport nam oddał z nawiązką, za naszą ciężką pracę, po prostu niesamowitą nagrodę i radość. Ja jestem po prostu wzruszony i poruszony, bo to jest efekt pracy tak naprawdę nawet nie ostatniego roku, tylko ostatnich już 10 lat. To kilku entuzjastów postanowiło wskrzesić sekcję, zrobiliśmy 2 awanse, no, to jest po prostu coś niesamowitego, także... Faktycznie był problem, przystąpiliśmy do sezonu, gdzie no nie było pewności, co się stanie i no dostaliśmy najwspanialszą nagrodę, jaką można sobie wyobrazić.
A dodatkowo duża niepewność przed samymi playoffami. Pojawił się w zespole COVID, też były obawy, jak to będzie z formą. Wiadomo, że także Marta Mistyga długo, wasza kapitan, nie mogła dojść do siebie. No i też się obawialiście, bo potem natężenie mocno terminarza sprawiło, ale jakoś sobie jako klub mocno z tym poradziliście. Poradziliśmy sobie. No ten COVID faktycznie dotykał poszczególne drużyny. Przez nas też to przeszło, ale no tutaj absolutnie pochwalę cały sztab trenerski, zawodniczki, bo to, że sobie poradziliśmy w takim momencie, to absolutnie wynika z tego, że one po prostu ciężko pracowały. No, to jest niesamowity moment, kiedy praca po prostu przynosi efekt i wszyscy są szczęśliwi. No bo one na to po prostu zasłużyły. Wspomniał Pan, że sukcesu SKK Polonii Warszawa nie byłoby bez tego zaangażowania 10 lat temu kibiców. Kibice towarzyszyli Wam na każdym kroku. Oni też mocno w organizację klubu się włączają. Rozumiem, że to ten sezon i to zwycięstwo to też jest dla nich takie. No absolutnie, absolutnie, dlatego że ten klub jest budowany świadomie w ten sposób, że po prostu angażujemy społeczność. To są ludzie, którzy po prostu pracują na rzecz organizacji. Robią to z chęci po prostu dokładania swojej pracy, swojego czasu. I co jest w ogóle niesamowite, to są ta grupa wolontariuszy jest grupą najbardziej hojnych darczyńców jeszcze w ogóle, także to są fantastyczni ludzie, to też jest absolutnie, wykorzystam ten moment, bardzo Wam dziękuję, to też jest dla Was. Czy na zakończenie zapytam w takim razie, rozumiem, że ten sukces sprawia jeszcze większą mobilizację w SKK Polonii Warszawa i Wy wiecie, że w tej ekstraklasie zagracie? Tak, zagramy w Ekstraklasie, bo wierzymy w to, że nasi partnerzy, nasi sponsorzy i pewnie też nowe podmioty dołączą do tego fantastycznego projektu, który po prostu wskrzesza ludzki entuzjazm i daje tyle radości, że naprawdę można odczuć satysfakcję. Także ja na ten moment jestem przekonany, że damy radę. Wiadomo, dzisiaj będziemy świętować, dzisiaj będzie entuzjastycznie, dzisiaj będzie szampańsko, można powiedzieć, ale tak naprawdę jak ten kurz troszeczkę opadnie, to zasuwamy i zaczynamy myśleć o przyszłym sezonie.